Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Czwartek, 14 listopada. Temperatura 8 stopni. Delikatnie powiewa. Wilgotność powietrza jest umiarkowana, także temperatura nie jest odczuwalna. Niższa niż jest. Pochmurno. Ostatnie słońce, jakie u nas tu w tym rejonie było, to było 2 listopada w Dzień Zaduszek. Od 3 listopada mamy buro, szaro, ponuro i pochmurnie z takimi mżystymi dniami wilgotnymi, z wilgotnym powietrzem. Ogólnie, co tu dużo mówić, no niezbyt przyjemnie. Księżyc idzie nam do pełni, do superpełni i jutro będzie superpełnia, superksiężyc. Co to oznacza? To, że będzie on widzialny 14% większy i 30% będzie świecił jaśniej niż zazwyczaj. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wchodzi w taką koniugację z Ziemią, że jest najbliżej niej w danym momencie i dlatego jest większy, jaśniejszy. Osoby, które są wrażliwe na oddziaływanie księżyca, niestety mają problem ze snem. Podobno, nie wiem na ile to jest prawdą, ale podobno szklanka wody postawiona na oknie, na parapecie okiennym odbija promienie księżyca i nie jest on tak intensywny na nasze samopoczucie podczas snu, a właściwie na brak tego snu. Ile w tym prawdy, nie wiem, bo jeszcze nie wytestowałam. Podejrzewam, że dzisiejszej i jutrzejszej nocy szklanka będzie stała, a nawet chyba 5, bo jak jest pełnia, to ja jestem taką osobą, że nie śpię. Łażę jak ten Marek, będę najgorzej zmęczona, a sen nie przychodzi. Także chyba postawię sobie w słoikach litrowych i to z 5 na całym parapecie tej wody, co by te promienie odbijały się i żebym mogła spać. Sytuacja pogodowa i stan faktyczny jest już za nami, a przed nami mamusia, która będzie zgrabiała liście ze swoim sprzętem fruwającym, jakby to Edziu powiedział. I będzie poniekąd grabiła to, co jest tematem dzisiejszego odcinka. Jeszcze wiszą. Żeby raz spadły, by miała spokój. A one nie chcą ci spadnąć. I masz wiecznie zajęcie. No popatrzcie, co się narobiło. Alfa i omega dzisiejszego odcinka. Początek i koniec tematu. Obornik kompostowy, na który trafia tak naprawdę wszystko. Odchody spod kur, tak zwany kurzeniec, liście, resztki z ogrodu, resztki kuchenne, których nie zużywamy i które nie są zjadane przez zwierzęta. I jednym słowem wszystko, co tylko jest produktem ubocznym, zielonym bądź pochodzenia roślinnego, w gospodarstwie trafia tu i leży z reguły około dobre 7 miesięcy na pryzmie. Przekładane jest to wszystko, tak jak mówię, obornikiem i zachodzą procesy gnilne. Powstaje obornik kompostowy, jeden chyba tak naprawdę z najlepszych nawozów na nasze pola, ogródki, działki. Na ogrodzie jesień zatacza kręgi szerokim łukiem. Wszystko pożółkło, przemieniło swoje soczyste barwy w kolory jesieni i opadają liście. Liście, o których dzisiaj będzie mowa, które są bardzo cennym źródłem nawożenia. Te na wierzchu są jeszcze w miarę suche, bo warunki atmosferyczne są takie, a nie inne. Nie ma śniegu, nie ma deszczu, więc one jeszcze nie ulegają rozkładowi. Ale już pod spodem te spodnie są wilgne. Już zaczynają zachodzić takie pierwsze procesy rozkładowe i ziemia. Ziemia pod takimi liściami, ziemia, na której rozkładają się liście, jest bardziej delikatna. No tu jest akuratnie troszeczkę mchu, ale ogólnie ziemia pod liściami jest bardziej
delikatna, dosyć długo w tej ziemi pod warstwą liści buszują dżdżownice i inne żyjątka, które tą ziemię spulchniają. Więc same korzyści, same plusy. I takie liście powinny leżeć, powinny być nieruszone, niezgrabione. One do wiosny w 90% się rozłożą, później ewentualnie resztę można wygrabić bądź przekopać, czy wyrzucić na kompost, albo też i zostawić nieruszoną. Wyjdą pierwsze źdźbła traw, przeleci się kosiarką, skosi i zostanie materia organiczna, która użyźni nasz ogród. Teraz jest ten czas, kiedy liście lecą hurtowo, jest ich wszędzie pełno, ale niesamowitym błędem jest wygrabianie ich i wywalanie jak najdalej od naszych posesji. O ile gdzieś przy drogach musimy utrzymać ład i porządek, te liście trzeba wygrabić, to błędem jest wywalanie tych liści, bo jeżeli macie ogrody, działki, kompostowniki, to takie liście powinny zostać w domu. Te liście powinniście przynieść i skompostować, rozrzucić na waszych grządkach bądź ogrodach. Liście, które są pod drzewkami, powinny zaś zostać nietknięte. Z tego względu, że przeważnie ziemia wokół drzewka nie jest nawożona. Drzewko, aby wydać owoc ładny, potrzebuje również dokarmienia. Jeżeli, o ile w ogóle dokarmiacie drzewka, robimy to tylko przy korzeniu, a drzewo ma system korzeniowy rozłożony, rozłożysty, sięgający daleko, daleko od swojego pnia i pobiera składniki nie tylko przy korzeniu. To jest właśnie błąd, dokarmiać drzewko przy korzeniu. Powinno się je dokarmiać od korzenia przynajmniej metr, półtora. I takie liście pozostawione, one będą obumierały przez zimę. Przyjdzie deszcz, przyjdzie śnieg, dociśnie. One ulegną procesom rozkładu, a tym samym użyźnią naszą ziemię wokół, waszą właściwie ziemię wokół tego drzewka. Mało tego, liście, które pozostaną, ściągną dżdżownice, które w naturalny sposób dadzą wam humus, który jest nieoceniony w ogrodach, co już zresztą wiecie. Także liście powinny zostać. Jest kilka sposobów kompostowania liści. Można to robić tak, jak ja tam wywalam sobie na pryzmę obornikową. Można robić kompost z samych liści i jest on naprawdę bardzo dobry. Ziemia, która później powstanie, jest dobrą bazą pod nasze siewki, pod nasze rośliny czy warzywa. Chociaż jest ona mniej bogata w składniki odżywcze, w związki, niż ziemia kompostowa taka ogólna. Z tego względu, że liście obumarłe mają już mniej mikroelementów, mniej składników, ale mają i są niesamowitą materią organiczną, która ubogaci nasze działki. Można takie liście przyorać, przekopać, bądź rozłożyć na grządkach i te grządki będą tak jakby dłużej jeszcze żyły, bo dużo z was ma grządki, także te liście powinny tam trafić. Pytanie może się pojawić, jakie liście są dobre do kompostowania na nasze ogrody, czy nadają się wszystkie liście do tego, aby je sobie przynieść i przekompostować, czy przekopać. Najlepszymi liśćmi są liście drzewek owocowych, bo to właśnie one mają najwięcej mikroelementów, takich, które są później cennym źródłem dla naszych roślin. Dobre liście są również z leszczyny, z lipy. Nie poleca się i nie powinno się kompostować liści dębu, liści orzecha.
Wiecie co, z tego względu, że one zawierają garbniki. To są liście tak zwane twarde. Liście drzewek owocowych, leszczyny, lipy są liśćmi miękkimi. Co znaczy miękkimi? One się szybko rozkładają. Liście dębu czy orzecha są liśćmi twardymi. Rozkładają się długo. Są takie, no nawet w dotyku jak je weźmiecie, struktura tego liścia jest całkowicie inna. I one zawierają garbniki, które niekorzystnie wpływają na glebę, spowalniają wzrost, rozwój naszych roślin, hamują ich rozwijanie się, więc takie liście nie powinny być kompostowane. Aczkolwiek ja powiem Wam, że my liście spod orzechów, które mamy w swoim gospodarstwie, wygrabiamy i dajemy na pryzmę obornikową, kompostową, tą, którą na początku Wam pokazywałam, ale ilość tych liści w stosunku do ogółu całkowitej masy jest tak mała, że ona nie wyrządzi żadnej negatywnej szkody na naszym polu. Zresztą ja nigdy nie zauważyłam, żeby moje rośliny na polach rosły mniej, ale ta cząstka do całości jest naprawdę cząstką znikomą, więc ona tam większej roli nie odgrywa. Jednakże do małych kompostowników bezpośrednio na przekopanie czy rozrzucenie na grządkach trafić nie powinny takie liście, bo niestety zaobserwujecie spowolnienie wzrostu waszych roślin. Tam nic nie będzie, chciało rosnąć. Będzie rosło, ale będzie rosło tak, jakby chciało, a nie mogło. Jeszcze ze szkoły pamiętam, jak chodziliśmy na praktyki, też były orzechy japońskie ozdobne, liście były wygrabiane i albo były one spalane, albo były po prostu wyrzucane na potężny kompostownik, który był ogromny. Szkoła rolnicza miała wtedy świnie, więc był obornik. Pole ogrodowe było też ogromne, tej materii zielonej było dużo i ta ilość tych liści w całym ogóle no nie stanowiła większego wpływu na jakość plonów, ale mała, powiedzmy na małych obszarach, powierzchniach niestety te liście stosowane nie mogą być, bo problem będzie bardzo widoczny i to szybko. Zobaczcie, w tym miejscu mam śliwkę i liści nigdy nie usuwamy. Kilka lat te liście już opadają swobodnie, nic z nimi nie robimy. One się same rozkładają i spójrzcie, jaka jest ziemia. Ziemia wygląda jak kasza, ma strukturę taką w dotyku milusińską, jakby się przesypywało kaszę mannę pomiędzy palcami. I teraz zobaczcie, jak się ją zdusza, tworzy bryłkę, ale bardzo łatwo się rozsypuje, nie tworząc gród. Jest ona taka masna, pulchniutka, napowietrzona. To jest właśnie dzięki materii organicznej z liści. Część już tych tegorocznych się rozkłada, jest dosyć dużo wilgoci w powietrzu, co wpływa rozkładowi liści. Część jest starych z tamtego roku, tu gdzieś jakieś fragmenty jeszcze są i ta ziemia jest naprawdę bogata w składniki odżywcze. Maliny przed chwileczką żeśmy wykopali, ale były tak bujne, tak tłuste, że naprawdę jak żadne inne. Obok mam kompostownik. Kompostownik ten jest mały, prowizoryczny, ale na moje potrzeby w zupełności mi wystarcza. Wiosną biorę stąd ziemię do doniczek, do wysiewu nasion, czy później do pikowania, a to, co zostanie, wybieram wszystko do samego spodu i rozsypuję pod drzewka, pod jeżynę, czy chociażby nawet grządki sobie uzupełniam, żeby tu zrobić miejsce na kolejny sezon, na kolejne robienie kompostu. Jest kilka metod, kilka sposobów kompostowania odpadów. Ja powiem Wam,
Wam uczciwie, że większej wagi nie przywiązuję do tego. Nie latam z termometrem, żeby mierzyć w środku temperaturę. Nie latam z linijką, żeby mierzyć warstwy, które dokładam co jakiś czas systematycznie. Po prostu wyrzucam tutaj wszystko, co z ogrodu usuwam. Zielsko, jakieś niepotrzebne liście, niepotrzebne odpady. Też tego nie rozdrabniam, nie przemielam, tylko w całości tutaj rzucam. Ale jeżeli wyrywam ziele, nie wytrzepuję dokładnie ziemi z systemu korzeniowego, tylko z tą ziemią, która przyspiesza, dociska troszeczkę tutaj te rośliny zielone i przyspiesza przerabianie się tych roślin. Co jakiś czas, jak już jest powiedzmy taka warstwa tych 15-20 cm, też tutaj nie mierzę warstwy zielonej, przynoszę sobie trochę obornika kurzego, kurzeńca i cieniutką warstwę rozkładam, na nią daję kolejną warstwę odpadów, zielska, liści i tego wszystkiego, co jest mi na ogrodzie niepotrzebne. I ta ziemia robi się tak naprawdę sama, ale co, pilnuję bardzo wilgotności. Podlewam już bardzo systematycznie, nawet bywa, że dwa razy dziennie. Teraz mamy lata suche, upalne i niestety, jak ja bym tutaj wrzuciła te rośliny w całości, one zanim mi skompostują, to zaschną. A jak zaschną, no to już będą takie chychcie pozasychane i z tego nie zrobi mi się dobry kompost, będzie on się robił długo. No a tutaj chodzi o to, żeby ta ziemia jednak była dobra, więc przelewam naprawdę obficie. I dwa razy w ciągu sezonu przelewam humusem. Humus po to, żeby on przyspieszył proces kompostowania się. On bardzo dobrze wpływa na rozkład poszczególnych fragmentów roślin, zielska czy tego, co tutaj wrzucę, i szybciej ta ziemia kompostowa mi się robi. No i też wiecie, co jest ważne, żeby tu znalazły się dżdżownice. Jeżeli jest tak jak u mnie, że spód nie jest wybetonowany, nie jest wyłożony czymś, co będzie ograniczało dostęp dżdżownic, to one sobie same tutaj przyjdą, bo one bardzo szybko wyczują, że tutaj jest coś dla nich dobrego do przerobienia i one przyspieszą powstawanie tej ziemi kompostowej, rozkład tego wszystkiego. Mało tego, one już tutaj naturalnie wzbogacą nam tą ziemię w humus, bo przecież dżdżownice, wszyscy wiemy, że są producentami humusu najlepszego na świecie. No i tutaj to nie podlega dyskusji. Ale jeżeli macie kompostowniki wybetonowane, bo duża część z Was takowe ma, to kupcie sobie dżdżownicy. Można na internecie, na Allegro kupić już tam nie wiem jaka ilość tych dżdżownic. Wrzućcie do kompostownika i one świetnie będą się z nim rozprawiały. Nie trzeba Wam będzie jakichś takich większych zabiegów, oprócz oczywiście podlewania takiego systematycznego, żeby ta ziemia nie obsychała. Zresztą jakbym tutaj chyba dobrze pogrzebała, to podejrzewam, że jeszcze bym jakąś dżdżownicę znalazła, bo one tutaj cały czas żyją, cały czas mi... O, widzę ich, dziura po krecie jest. O, jest, jest nawet dżdżowniczka. One tutaj cały czas będą, jeszcze nie ma takich temperatur, żeby te dżdżownice głębiej schodziły. I robią dobrą robotę, żebym na wiosnę miała dobrą ziemię pod kolejne sadzonki. Łapki brudne w ziemi. Także kochani, nie usuwajcie liści, wręcz przynoście je na swoje ogrody, bo jest to niezastąpione źródło materii organicznej, która tylko ulepszy Waszą glebę, Waszą ziemię wokół drzewek, czy chociażby nawet kompost, na który te liście dacie. Na dzisiaj to będzie tyle. Ja Wam życzę, kochani, zadowolenia z prac na ogrodzie, nie poddawania się, nie smutania, że coś Wam nie wyszło. Każdy z nas zaliczy jakieś wpadki, wtopy, upadki, potknięcia, ale są też i plusy. I to,
że przykładowo marchewka Wam dała w kość, to za to pietruszka Wam sprawiła radość. Wydała taki plon, że wynagrodziła tą marną marchewkę czy cokolwiek innego. Dni ostatnio w większości kraju są takie, jakie są. Bardziej barowe, niżli napawające jakąś radością. Brakuje słońca, co za tym idzie, brakuje witaminy D. Witamina D powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, więc przyjmujcie dużo witaminy D, co byście byli szczęśliwi, zadowoleni i nie smutajcie się z tej pogody. Szukajcie w minusach plusów, bo to, co jest dla nas minusem, co nas napawa jakimś takim smutkiem, inne rzeczy napawa radością. Chociażby nawet nasze ogrody. To, że teraz jest taka pogoda, dla naszego ogrodu to jest dobrze, bo liście się rozkładają, ziemia łapie wilgoć z powietrza, odpoczywa od tych upałów, nie męczą ją takie niekorzystne warunki atmosferyczne. Także dla jednych coś jest minusem, a dla drugich coś jest plusem. I tutaj trzeba w każdym minusie szukać plusu dla nas, cieszyć się nawet z tego, no ciężko jest, wiem, że ciężko jest cieszyć się, jak w kolejny dzień wstajemy i patrzymy, ludzie, znowu buro, ponuro. No ale jednak jak sobie pomyślę, że ziemia mi nie wysycha, że wilgoć łapie, że może w przyszłym roku nie będzie z wiosny takiej suszy, to jednak mówię, dobra. Jeżeli to wpłynie na mój ogród, to ja jakoś przeżyję te dni, tygodnie, miesiące bez tego słońca. I życzę Wam, żebyście znajdywali takie malutkie plusy w tych dużych minusach. I życzę Wam ciepła, zdrowia i uśmiechu na co dzień, bo mnie coś, kurczę, kości, wiecie, zaczynają boleć, ale tak dziwnie, tu nie całe, ale tak tu w nadgarstkach, tutaj, gdzieś tutaj, coś mnie strzyka, coś mnie łupie. Chyba wiecie co, już SKS mi się kłania, kurczę. Nie wiem, już może tyłek chce siedzieć, wiecie. Także idzie zima, to i mnie już tutaj łupie. Życzę Wam, kochani, radości, uśmiechu od ucha do ucha i nie poddawajcie się, idźcie do przodu, kurczę, mimo przeciwnością. Do następnego, już mnie tam wołają, pa, pa.